Dzień dobry, czatełki. Dzień dobry. Jak w przedszkolu, przywitalibyście się Hej, ludzie. siemano, z tej strony Ariorano. Hej, z tej strony Rudy. No, jeszcze mam jedną zbłąkaną owieczkę na TS-ie, która rozkminia, jak się tego używa. Hej. Słyszeliście Kasienkę? Tak, jej! Tak, dzisiaj live'a z nowej gierki, której oczywiście tytułu nie zmieniłam, nazwy gry nie wstawiłam, bo po co? O, przestań. Mój edytorze, obijasz się. Będziemy robić z ludzi idiotów. Panie, dopiero wbiję, a ty już 168 godzin live'a. Czekajcie, bo hitbox myśli ciężko, żeby grę wstawić. To było przed momentem, było po prostu tak cicho? Nie. Bo ja coś mówię, a Kurwa! trochę ciszę. Cisza, ale. Ej, miało być kulturalnie! Przepraszam, Rudy. Ja tu się gryzę po języku i nie wiem, takie rzeczy robię, a ty od razu. Ej, nie gryź się po języku. Może ci się jeszcze kiedyś przydać. Językiem robi się fajne rzeczy. I miało być kulturalnie. No przecież nie powiedziałem jakie, no! Na przykład lizanie lodów, no. Ojej, nie widzieliście go, bo mnie wysłałem. Wysłałem ci takiego super snapa, jak zrobiłem dziurę w oblacie językiem. Boże, oni nie są ze Śląska. Powiedz mi, co to są oblaty. Ej, ale oblaty są sprzedawane w całej Polsce. Oblaty to są taki regionalny przysmak. I to jest takie jakby ciasto, nie wiem Taki jakie. dupny opłatek po prostu. O! I składniki to jest mąka pszenna, cukier i olej rzepakowy. To są takie korążki. To jest coś takiego jak andruty. O, to chyba może Naprawdę, być. no Andrut to jest taki O. duży, Wafel? jakby duży opłatek. Nie, wafel nie. Właśnie opłatek. Na tym różnica polega. Zimy No. święci jak zwykle. Tak. Blaty kuchenne? Tak, mleczuś. Dobra. Tak, mleko, ja robiłem językiem dziurę w blacie kuchennym. Gramy dzisiaj w The Crow's Eye. Przedpremierowo. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wygląda ładnie. No, podobno jest takie średnie na jeża, aczkolwiek zostałam już postraszona, więc. Menu trochę podobne do Resident Evil 7, nie? No. Ojej, Nie. to będziemy się bać. No, chyba. Horrorek, tak. Ponoć. To znaczy przygodówka. Straszna przygodówka. Takie lubię najbardziej. A, mam sobie tak ustawić, żeby było ledwo widać. Nie, to my sobie tak trochę lepiej ustawimy niż ledwo. Cześć, łobuziaki na czacie. W ogóle nie poszła informacja o live'ie. Powinnam jeszcze wstawić informację. Ja mam dzisiaj nieogar. Weekend się zaczął. No i to jest najważniejsze. Run, Forest. Leci, chciałam powiedzieć, leci filmik, a my już w grze jesteśmy. Dobra, tylko dorzucę linka. Serio. Szkoda, że gry nie słychać. W sensie ja nie słyszę, no bo wyciszyłem tego boksa. Live'a. No. W Ale sumie czego ja spoko. nie mogę posta napisać? To mnie nie lubi. Podejrzewam, że nie ma gra, będzie mniej straszna. Dobra. Serio.
Żebym znowu błędu nie walnęła. Takie skupienie tutaj na tym teresie. Nikt się nie odzywa. Wszyscy czekają, może rozkręcę towarzystwo, nie? A jak? Oczywiście, rodę. Kurwa. Eru, mów coś. Kasia, mów coś. Mówię coś. Jak na razie to więcej mówię mój team speak. Taksi, ja mogę pokazać, ale gwarantuję ci, że wypadną ci oczy. Już pokazywałeś na snapie chyba. Ojej, co pokazywałeś Kiko? na snapie, jak nie widziałam? Widziałeś. Cześć, ale... Tak, i potem 2 dni później dostałem wiadomość, że jest przerażona. Dopiero doszłam do siebie. Przestały się trząść ręce i napisała mi, że jest przerażona. A więc stwierdziłem, ale po tej wiadomości stwierdziłem, że przestanę takie snapy wysyłać. No widzisz. I Dobra, autentycznie nikt kurczę. więcej już nie dostał. Dobra, jesteśmy w grze w końcu, nareszcie. Nie no, prezentuje się całkiem zacnie. Nie no, super ten sufit. Przepiękny, prawda? Drzwi od szafki jeszcze lepsze. Możemy sobie Ale pozamykać. fajna kanapa. Ty, ale ona skrzypi w każdą stronę. No nie kanapa, w sensie drzwiczki od szafki. Bo kanapa też może skrzypić. Skrzypieć. Oj. A, nie wam. Zrzuciłam butelkę i ona... Ej, nie spoileruj mi! U mnie się bawisz drzwiczkami. O, osiągnięcie odblokowałam. Fragile. Popsułam ten, rozbiłam szkło. Ej, no ja nie wiem. Widzicie, nie zapraszajcie Oli na imprezę. Nie, bo po tak pierwsze to się co właśnie rozwala kończy. butelki. Nie dość, że zagląda do szafek, to jeszcze rozwala butelki. Weź złap ten talerz, da się? Talerz na pewno, a co mam już zrobić te latające talerze? Proszę cię bardzo. Jak Magda Gessler. Tu się coś świeci, ej. Mamy inwentarz, mamy zapalniczkę. Pięknie, rzuciłaś talerzem u mnie. Aha. Dobra, mamy zapalniczkę pod Q. I czyżby ona była nieskończona? Mam nadzieję. Tu się nic więcej nie świeci. Ja nie mówcie, że tu będą takie podpowiedzi, że wszystko będzie się świecić. Ja cię, mleczuś, jesteś na czacie. Nie patrzaj, tu też okien nie umyli. Prawie jak w amnezji. Kurde. Ale może oni nie chcą Bozi w domu? Czekajcie, mamy coś odsłuchać. March 28th, 1947. This university is madness. Cześć, bonus. I honestly don't even understand how I accepted collaborating in this case. I shouldn't have listened to my wife. I know she thinks I'm capable, but I'm just not. Pingosio nadal nie ma tego? Czekajcie, bo to nie jest takie proste. Nazwa gry nie wpadnie, więc sobie wpiszemy w tytule. Bo nie ma gry w bibliotece jeszcze. Ta gra będzie dopiero... Cześć, Lorenz. Cześć, Cześć, Adam. Adaś. Cześć, Lorenz. Ta gra będzie dopiero dostępna na Steamie od 20 marca. Więc na... Coś popsułam. Obraz mi zniknął. Dobra, już działa. Więc nawet nie mogę... O, jak się jasno zrobiło. Ustawić tytułów na hitboxie. Dobra, wychodź. Czekajcie, bo mi tu jakiś Alcatraz wyskoczyło na hitboxie. W ogóle co jest grane, hej. Przedpremierowo The Cross i Polska Rocket League. Język polished, no na pewno. Języków.
Czy ja mogę sobie zmienić opcję gry na wideo, w sensie na nie full screen? Może mi nie będzie to przeskakiwać wszystko. O, to powinno być trochę lepiej. Dobra, wychodzimy. Ha! Potrzebujemy klucza. Kto by się spodziewał? Możemy podskakiwać, ej! Jesteśmy lepsi niż Geralt z jedynki. Wczoraj nagrywam pierwszy odcinek z nowej serii i ogólnie zblokowałam się w pierwszym pomieszczeniu, bo tak mniej więcej jak teraz, nie? No to trzeba obejrzeć. No, będzie przyszłą niedzielę dopiero. Gdzie Jezu. jest kluczyk? Mamy klucz. Idziemy. No i widzisz, jakby było całkowicie ciemno, to byś go nie znalazła, więc dobrze, że ustawiłaś taką jasność, a nie inną. A, mamy sobie ten. Dobra, czyli możemy sobie wcisnąć F, żeby zobaczyć, gdzie jesteśmy. Ślicznie. 304. Hello, a my tu mamy życie. Przestaje mi się to podobać. W formie takiej strzykaweczki. No. Myślałem, że to jakieś narkotyki są. A to Że masz sobie dać w testosteron. żyłę i jakieś wieśniała, wiesz, schizę czy coś. Cześć Lina. Ogólnie to tak, dzisiaj miała Kasia pytanie w teście na prawo jazdy. Tam robiła sobie z książki testy. Pytanie było, po czym nie można jeździć samochodem. I do wyboru było tak. Odpowiedź A. Wszystkie cukry. Marihuana, hasz. Pytanie B. Znaczy odpowiedź B była hasz, marihuana, heroina. Odpowiedź C. Wspomagacze mięśni, heroina, hasz. Czy jakoś tak. A jakie było pytanie? Po czym nie można jeździć samochodem? Aha, okej. Jak dla mnie, po tym wszystkich tych rzeczach. Ewentualnie może po wspomagaczach mięśni, no ale że mają w pakiecie jeszcze heroinę, to Nie no, może jak połączysz, to dopiero rosną. może. Nie, nie wiem, co wtedy może rosnąć, ale na pewno nie mięśnie. Mogę tu przejść? Jakoś? Ej, jeżeli po heroinie rośnie to, co ja Siema, myślę, że Tomek. rośnie, to ja zaczynam brać heroinę. Ja chcę tam do góry, ej. Hopsa. Cześć, Hopsa, klopsa. Tomek. Dobra, nie da się. Idziemy dalej. Na razie nas nic nie goni i pewnie na razie nas gonić nie będzie. Nie wiem czemu, ale chciałem powiedzieć coś Eru. Że co? No cześć, cześć, Rudy. Mamy Chciałem przywitać. kawałek stroju jakiegoś. Proszę bardzo, jak równo położone kafelki. No nie? Jakiś specjalista robił, ale znowu nie posprzątali, ja nie wiem. Ja chyba przy mojej firmie. Użyłam Ty sobie. masz jakieś zboczenie, bierzesz Zawodowe. kafelki z równo. Zboczenie zawodowe. O, rzuć butelką. Rzuciłaś. Żeby tego nie Rzuciłaś. robiłaś. I ta zawieść, ten zawód w głosie. Cześć, Madzikowa. Ej, mam pomysł. Bierzmy wszystkie butelki i rzucajmy nimi po drodze, jakie będą. Siema, Dark Rain. Wszystkimi butelkami mam rzucać? To jakiś challenge jest? Zacznę od Ej, cyfr. a może będzie jakiś, wiesz, achievement ekstra, wszystkie Osiągnięcie. butelki w grze. Sorry, ja ostatnio dostałam najlepsze osiągnięcie w grze, jakie można dostać, czyli prawie umarłam, czy jakoś tak. W sensie zostało mi 2 HP. No, to powiem ci, trudno zdobyć. Żebyś wiedział, bo nie jeden to by zlamił i umarł do końca. A ty umarłeś tylko A troszeczkę. ja umarłam tak prawie do końca. Dostałam, normalnie jestem z ciebie dumna. Siema, Arcio. Jak tam czatełki tydzień minął? O, jak wam czat, Boże. TeamSpeaki tydzień minął, co? Przyznajcie się. Karaluch tu chodzi. Kokorauch Simulator? Dawaj go z buta. Myślałem, że po te się chodzi karaluch. Zdarzają się tu różne pchełki. O, czekajcie, tu się da wejść. To nie pchełki, to łobuzy.
Dawaj to. No i co? Fajnie, że se tu otwarliśmy. No to może ja zacznę o moim tygodniu, bo widzę, że nikt inny się nie pali. Bo reszta to się tak kwapi, żeby się nie przekrzykiwali, ja nie wiem. No to tak, to mój tydzień był taki luźniejszy. A, nie, to fajnie. Cieszymy Nie, się był. razem z tobą. W porównaniu do zeszłego to był luźniejszy. Nie miałem prawie zajęć, bo nie chodziłem, albo odwołali. Nie miałem prawie zajęć, bo nie chodziłem. Nie miałem prawie pracy, bo nie chodziłem. Nie, do pracy akurat ładnie chodziłem, w pracy się ładnie starałem. No i tak ogólnie trochę odpocząłem psychicznie po ciężkim poprzednim tygodniu, w tym tygodniu, o Tu tak. jest przeszkoda. Ale mi się źle kojarzy ogólnie. Jakiś Ale mam czy... dziwny. Kamera No. na mnie patrzy. Ej, spadaj. Ej. U mnie widzę jakieś pianino. O, taka paleta jak mam w pracy. Popatrz na Też tą masz paletę. zboczenie zawodowe, to nie tylko ja tak mam. Widzisz? Pokaż tą paletę. Możemy poplumkać. Dostałam osiągnięcie. Dlaczego kura pieje, jak jest osiągnięcie? To jest dziwne. Patryk, dlaczego masz Kury problem z pieją? czatem? No, piejo kury, piejo, nie mają koguta. A co robią? Pieją chyba, nie? Chyba gdaczą. Oj, dobra tam! No dobra, pieją, niech Ja będzie. z miasta jestem, a nie ze wsi, to nie wiem. Piotruś, ja, my mamy ci jążko nadzieję, że ta strzykaweczka to jakaś dobra morfina albo coś w ten deseń, ale się okaże. To jest płynny cukier. Oho. Ja myślałam, że chociaż insulina, a nie cukier. Może Insulina za drogę, pocztówkę? lepiej cukier. Ale Fajnie, że po możesz. cukrze nie wolno jeździć autem, to już żeśmy ustalili. Adaś, nie umieraj. Fajne zdjęcia, fajne pianino. No, ja się boję, bo tu jest naprawdę coś do Ej, tu jest jakaś przeskoczenia. mapa na ścianie, weź ją obczaj. Mapa na ścianie. Nie, to nie jest mapa, to jakiś obrazek. Obrazki. A Ja to. wygląda z boku wygląda jak mapa. Ja znowu mam wrażenie, że my w psychiatryku siedzimy. No, coś Czy w to ten mnie się tak deseń. wydaje? Zaczyna się Ty, dziwnie robić. ale jak na nową grę, to ta grafika trochę taka. Tam się drzwi świecą. Spadaj, będziesz mi tu następny O, coś bdakał. idzie, tam się coś zaświeciło. Tam przy schodach, no nie? No. Jaki piękny zegar stojący, tak samo jak to taki mieć. No, i zaczął mi tu świergotać pod nosem. Moja ciocia ma. Jest przepiękny. Ja po prostu uwielbiam taki zegar. A, ty z tymi ósemkami umarłeś, no. Jedną mi wyrywali. Ale w ogóle nigdy nie bolały mnie ósemki przy wykluwaniu. Swoją drogą. Ja nie chcę, bo jak tam się świeci, to jest złe. Ja nawet nie wiem, czy je mam, czy nie. To se policz. Sykaj, sykaj. O kurwa! Jestem humanistą, ja nie muszę liczyć zębów. Już mi się ciepło zrobiło. Tak, bo ja nie widzę. Raz zobaczymy. Aha. Dobra, wina do złej gry. W sumie. Takie straszne. A, drzwi się zamknęły. No Czy krata straszne spadła? było. Mam skrzynkę i pewnie tu jest jakaś Ja zagadka. też się pofaszyłem Ja to spokojnie. bym się ucieszył, jak mi taka krata wpadła. Za darmo. Krata, ale to musiała być dobra krata. Ja Mam przy... jakiś dokument. Nieważne czy dobra, ważne, że pełna. Fajnie, to poczytamy se, jasne. Czaty nam wytłumaczą, o co poszło. Wszyscy lubimy momenty, w których czaty czytać w grze. Dużo najlepiej, prawda? No i po angielsku jeszcze. No chyba tak. Jednak. Tu mamy radio, możemy włączyć radio? Ej, ja chcę, żeby oni nam pośpiewali. Muzyka nam się zmieniła. Dobra. No tu chodzę, potem wszystko sprawdzam, nie?
No i koń skrzynkę, której też nie możemy otworzyć. To by było zbyt proste. Kasę? Kasa. Money, money, money. Lodówka! Też nie. Podajnik do lodów pusty. O, tu jest ten. Odcisk krwawej dłoni. Ej, skoro jesteśmy w kuchni, to Talicji musi stać się zadośćuczynić talerzem. Proszę cię bardzo. O, cześć, Creative. Kichać mi się chce. Nie patrzę. He? Nie patrzę. A psik. No nikt tu nikogo na siłę nie trzyma przecież. Nie wszystkim musi się gra podobać. Ja jej nie znam, więc jak mogę ją w ogóle ocenić? A, czekajcie, jest dziura. Oczywiście, jasne, możesz skakać, ale barierki już nie przeskoczysz. A jak wlezę na blat? A, skubany. Ja bym powiedział, że to nawet takie całkiem realne, że możesz skakać, ale barierki nie przeskoczysz. Rudy, mam ci przypomnieć, komu się udało dwie nogi naraz podnieść? Mam ci przypomnieć, jak to się skończyło. Ale dałeś radę. Podniosłeś. Ja nie dam rady. A widzicie, jesteśmy na tym. Coś skrzypi. Cześć, Magogu. Masz cześć, ochotę, Mago. To wbijaj do nas. Ja tak u Magdy Gessler zdawałam rzucanie talerzami. Chcę powiedzieć, że u mnie. Przepraszam. U Rudego. Tu jest spokój. Teraz to się nie liczy. Teraz się nie... Ej, tu jest ciemno. Kibel! U mnie stoisz na schodach. Nie na schodach, tylko nad schodami, jak już. Sorry, jak się załatwiasz się na schody z dołu. Jakoś mam wrażenie, że otworzę któryś kibel i mi zrobi kuku, nie? Jest drabinka. Nie wiem na co mi, ale mam drabinkę w kieszeni, nie? Każdy orze jak może. Ja się boję. Kurwa. Jestem porąbana. Jak mnie jeszcze kiedyś przyjdzie pomysł do głowy, żeby grać w takie gry, to mnie strzelcie. Ciekawy jestem, po co była ta drabinka na tym kiblu? Nie wiem. Gdzie? Ktoś z wysokości, że tak powiem, załatwiał się? Ktoś do kibla nie mógł sięgnąć. No, a ma może. Turecki kibel czy coś. Musisz mówić na TS-ie, bo Rudy cię nie słyszy. I Aaron. I co to? Jakie ładne. I brakuje jeszcze... Ja się bardzo cieszę, że ty się śmiejesz, jak ja gram w tę grę. Ale za kardiologa prywatnie mi nikt nie zwróci. Buddy joined your channel. Siema, Magog. Hello, hello. Cześć, Magogu. Piotrek, autost jest na... Aha, na dwójkę. Chyba żartujesz. Dzisiaj rozmawiałam o tym z Lansim. Że jedyna opcja, ponieważ najmniej realna z tych wszystkich, taka, żebym w ogóle O, save game. Coś się będzie działo. Ej, nie chcę. Ja się nie zgadzam. Cześć, Lansi. O, patrz, i kropkę wstawią. Że jedyna opcja i tylko i dlatego wchodzi w rachubę, że jest nierealna, żeby zagrać w Outlasta, to tylko i wyłącznie na Oculusie. Ponieważ nie mam Oculusa i nie mam Outlasta, nie mam się czego bać. Czekaj, czekaj. Magok. Na PC-cie nie gram, bo jak już być hardcorem, to ino roz. A potem ten, pieluszki tetrowe. Na pampersy nie wyrobię. No dobra, no to... Bieramy hajs. Ha, 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 ha. Raz wyszło, wyjdzie drugi raz, pamiętaj. Bardzo śmieszne. Ostatnio z Młocią o tym gadałam w ogóle. Nie zostaje nam nic innego, jak zejść na dół, wiecie? O czym gadałeś z Młocią? O mnie? Ach, o tym... O tym prezencie. O. Zamknięte, potrzebny nam jest klucz. A czekajcie, może ta drabinka to tu?
To weź tą z kibla i przynieś. No wzięłam, mam ją w kieszeni. Rudy, ej, ty nie nosisz drabiny w kieszeni? Hello. Nie. No, jesteś dziwny. Ja w kieszeni nie noszę butelki pełne. Shaxi, donate na Oculusa, no na. Nie no, błagam was, nie dawajcie jej pieniędzy. Zbieramy na Oculusa. Donate się nie liczą. Zaznaczam. No, widzicie już. Ale byście teraz utopili. Czekaj, sprawdzę zaraz stronę, ile już przesłali. Drugi raz się nie połechcą na to. W ogóle jakie te obrazy są piękne. Połowę bym w sypialni powiesiła. Jakiś żołądek wypruty czy coś. Nie no. No bo tu już nie wrócę na górę. Chyba żeby tą drabinką, ale nie wydaje mi się. Na dole jest nam potrzebny klucz. Tu są schody do niej. A, dobra, brawo ja. Tu mamy tą drabinkę wstawić przecież. A patrzcie, jaka długa ty. W kiblu tego nie było widać. Może teleskopowa się rozłożyła. Patryk, spróbuj sobie zmniejszyć jakość live'a. Dlaczego on zwalnia, jak wchodzi na górę? A to jest złe. To jest w chuj złe. Ej, w Outlaście dwójce są sceny orgii. Tak? Kurde, Ola, czekaj, gramy! Właśnie tego Outlasta. Ty, ale czujesz taką orgię na Oculusie? Nie. Co spadnie? Coś nam tu zaskrzypiało. Sama w sobie orgię jest. Aha. Nie, no spoko. Ptaszek na nas patrzy. Już mi się ciepło zrobiło. Tak to jest, jak się chodzi po wentylacji. Oczywiście droga w dół, zamknięta i nie ma drabinki. No to skacz. Raven, oczywiście, że ja autostanie nie, ale orgia to już co innego. Ale ja się boję. Aha. Możemy zejść całkiem niżej. Albo iść dalej. Tu jest krew, więc pewnie tędy. A nie, tu nie przy... Dobra. Nie można zapisać gry? Która jest godzina w ogóle? Cześć, Raven. Wizyta 3.49. Skacz. No skacz! Wyskoczyłam. No i co niby takie straszne? No i ja to się posrałem. Oj, Rudy, wiedziałam, że na ciebie można liczyć. Nie, no przepraszam. Ale dobrze, no. No coś mamy. Mamy notatkę kolejną. Ja bym chciała chociaż z jednej gry coś wiedzieć. Się nie upieram, że z każdej, ale chociaż z jednej. Rudy, dla ciebie specjalnie? Co dla mnie? Czekaj, co, bo ja... Za chwilę z... O! Ale dużo czytania. Nie to, to następne. A, o, flaszeczka. Dostałam osiągnięcie za to. Rzucujesz? Drugi poziom, za zrzucenie 10 rzeczy. No widzisz, no to mówiłem, że trzeba tu z flaszki. Dawaj tu, trochę tych fiolek jeszcze zostało. Jak już tak grę nie skończę, to chociaż osiągnięcia na Steamie zdobędę. No. Za to chyba też są jakieś bonusy na Steamie, nie? Ej, jest piersiówka, ale jej to już podnieść nie mogę, nie? Bo po co? No bo to związane z alkoholem jest. Nie pijemy alkoholu. Nie, to jest niezdrowe, nie palimy papierosów. Nie, dzieci, wystrzegajcie się. Tylko tych drogich.
Ja nie mogę, bo ja dzieci sprowadzam na złą stronę. Zła strona mocy. No i to jest jedyne wyjście możliwe. Oczywiście pewnie musimy tam iść. A tu gdzieś jeszcze było... Była skrzynka. Właśnie. I to jest jakaś szkoła chyba. Mamy taśmę i mamy ubranie. Ciekawe, co możemy z tego zmontować. Worek na kartofle. Taśma i ubranie? Kurczę. Znowu dziura w suficie. Znaczy ubranie, mamy ciuch, bo to... O. W koszach na śmieci nie można pogrzebać. Dużej wazy nie mogę zbić. Barkoś, serio? Czaty, przewijajcie. Jest doniczka, mogę posadzić coś? Taśmę na przykład? Dubsko bym posadziła, ale pewnie też się nie da. I my chyba jesteśmy z drugiej strony tego pomieszczenia, gdzie byliśmy wcześniej, z tym, że nie na pewno. Ja to bym posadził marihuanę, nie dubsko. Nie wolno, narkotyki są złe, fuj, brudny. No, a szczególnie te ciężkie. Tak, powyżej kilograma. Coś nam tutaj się stanie, mamy znowu skrzynkę. Znaczy był dźwięk taki dziwny, nie? Ogólnie po wejściu. Jezusiku, mi się chce. Z wrażenia chyba. To od tej zapalniczki, to się ogniem oglądałaś. A dokładnie, a całe życie mama mówiła, nie baw się ogniem przed snem. No i mąż babo placek. Ola Boga, jak to dzisiaj padło hasło. Tak jest. Kolejne czytanie. Ale o zasady BHP zadbali, gaśnica na ścianie wisi. Nie? Aha. O, creative! Dzięki za suba. Oglądam ten. Tak, lama dla creative'a. Oglądam, co tu na czacie piszecie i próbowałam rozkminić, o co chodzi, ale dobra. Nieważne. Już wiem. Mamy skrzynkę i nie zawahamy się jej użyć. Mamy jakąś dziurę, przez którą mamy z tą skrzynką przejść? Tu jest jeszcze pokój. Wisi kabel urwany. To pociągnij. A taśma plus ciuchy daje nam coś tam, ej. Spoko, możemy zrobić, zmontować. I weź śrubokręt jeszcze, przyda się też na pewno. Pewnie go nie mogę nie mogę pod... Bandaże! Widzicie? Wszystko jasne. Mango kick, słodko! Ja też tak uroczo wyglądam? Cześć, Raximen. Ej, nie wiem, czy to słodko, bo to że on tak podskoczył, znaczy, że puścił bąka po prostu. Ups. Taki, wie, taka niespodzianka. Siedzisz nagle buka pod sufitem. Czekajcie, bo tu można jeszcze... A, jeszcze jedno możemy zmontować. A, czyli... Mamy bandaże. Te bandaże byśmy sobie tu... To jak możemy zrobić bandaże, znaczy, że coś się zaraz wydarzy. No właśnie, też się boję. Ja chcę śrubokręt. Chcę się mieć czym bronić. Młotek? 10 jest. Kasia, patrz, są raz do torebki. Dobra, jestem dziwna. Wiem. O, gaźnik chodzi. No, ja myślałem, że coś innego. To wcale nie było dziwne. O Boże. Nudno byłoby być normalną, wiecie? Szukamy dziury w suficie, albo czegoś, po czym można się wspiąć, skoro mamy skrzynkę. Skrzynka wcale nie rzuca się w oczy i nie daje do myślenia. Życzę ją stąd... Ej no! Że mam kardaszniańskie biodra, ale skrzynka powinna przejść. Serio? Nie przejdzie. Zamknęłam sobie drzwi. Małe. Może tu, pod tą szafkę.
Nie, też nie. Mam jakąś dziurę w suficie? Tu jest głośnik. Tam są lampy. Już wiem, dlaczego nie lubię gier, w których trzeba myśleć. Coś sugerujesz? Nie, czemu? It's his jungle, the mind is jungle, the lion sleeps tonight. Tu się nie zmieszczę przecież w to. Mieszczę się? Wcale nie jest ciemno. Nie wiem, po co oni mi kazali tą zapalniczkę zapalać. Weź, bo ci kluczy. Kurwa! Uciekaj! A, bo to mnie zjada, ale ja nie mogę tam uciec. A, dobra, bo tu trzeba machać. A ja nic nie widzę. O kurwa! No przepraszam! Co to jest?! Zeżarło mi pół życia. Jakiś obcy. Obcy, o, ósmy pasażer na stromo. Już wiemy, dlaczego w szkole potrzebne są sprzątaczki. I wiesz, i tylko takie, no, żebyś wiedział. Ja czasami jak wchodzę, rozumiesz, i widzę filtry powietrza w kiblu, to kurwa też mnie tam takie echo wyskakuje. Ale ten... Dobrze, że nie zjada ci życia. No nie. Jeszcze do tego stopnia nie zapuściłam, więc może wiesz, poczekam z 2 miesiące, zobaczymy, co tam hoduje. Tylko nie zapomnij wziąć taśmy i ubrań. Mam takie szczękoczułki i te, niby nóżki. Szczękoczułki. Pantofelek. Żeby tylko wąglika nie było. No zjadło mi towar szaksji, kurwa, no nie może być, ale... Ani kiły. Magok. Ale to było takie właśnie w moim stylu, czyli takie ten, o kurwa i stoję dalej, nie? Niech mnie zżera. To jestem ja, jak przed czymś uciekam. Dobra. Dobra, to wychodzimy. No ja chyba wzięłam. Wzięłam. Tylko czy on będzie do tego pomieszczenia, czy do innego? Do tego. Coś kapie z sufitu. Czerwone ściany. Wkurwiają mnie te... Przepraszam, denerwują mnie te kamery. Kasia się siedzi i się ze mnie śmieje. Wszystko się układa w całość. Czerwone ściany, kamery. Nie. Burdello militare. Proszę, jest stół do tortur. Ola, jesteś wzywana do wielkiego brata. Boże. Jezus, nie, Piotrek, żadnego nagiego Hagrida. Ale on miał skrzydełko. Nie bym chciała to otworzyć. Tego już nie dadzą, bo tylko pół szafki chcemy już pooglądać. Tam. Dobra. Wiedziałam. Cieszę się, że jest... że mamy ciuchy i ten. Taśmę. Montujemy sobie od razu. Popatrz, a teraz nagle ktoś zachodzi ci od tyłu i rzuca ci kostkę lodu pod koszulkę. Czekaj, bo ja bym chciała użyć. Ja bym chciała użyć dwa, mogę? O, mi się będziesz miły. Chyba użyłam, ale czemu nie mogę użyć drugi raz? Bo może jest jakiś cooldown, albo coś takiego. Nie, tylko musisz kół wcisnąć do tego. Dobra. Tam jest safe. Któryś krzesełka nawet po sobie nie potrafił. A dobra, to ja dupię po tym. Tu jest notatka. 7, 2, 5, 6. Ciężko było znaleźć szyfr do sejfu.
To by się spodziewał. To nie? Dlaczego ja nie mogę tego podnieść? To można kucać w tej grze. New record! The key you just obtained opens the door at the floor below! Go there. We're going to add some difficulty, I hope you don't mind. I'm warning you. I'm not going to intervene during the level. I trust you're not going to chicken out now. No, kurczakami straszy. Nie, włącz to. Nie chcę tam przejść. Będę na będę. Jest drabina. A tu żeśmy nie byli jeszcze, nie? Nie wiem, nie widzę. Nie, nie byliśmy. Czemu w tej szafie ci tak świeci? Patrzcie. Pewnie Narnia. Pewnie te, ale dostałam kolejne osiągnięcie, ja będę bogata dzisiaj. Jakie widmo? Director Holtwick gives me a week to help him sort this out. I don't even know where to start. Wiecie, co jest najmniej fajne w tej grze? Że do niej jeszcze nie ma solucji. Thankfully, the police force will do anything necessary to solve the case. My hands, however, no, myślałem, że to, że nie wytrzymuje ciebie z zapalniczką. To jest akurat fajne. A, przeleźliśmy dookoła. To sobie zrobimy krótką przerwę, bo na pewno klucz jest do tych drzwi, jeszcze sprawdzę, no. Jeżeli zrobimy sobie króciutką przerwę, ja zaraz wrócę. Siema, Kushi. Siema, Kushi.